Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu w ramach Festiwalu Reportażu Młodego Pokolenia. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Honorata Zapaśnik. Witam serdecznie, dobry wieczór, wielkie brawa. Ja się nazywam Paweł Marczak, jestem koordynatorem Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi, który jest także współorganizatorem dzisiejszego wydarzenia. To już jest kolejny element naszej współpracy z Pauliną w ramach tutaj wydarzeń w Księgarni do Dzieła. Także patronem dzisiejszego naszego spotkania jest wydawnictwo Otwarte, które jest wydawcą książki, która jest przedmiotem naszej dzisiejszej rozmowy. Książka świeżutka tak naprawdę, bo wczoraj miała swoją premierę. Dziwny jest ten świat. Opowieść o Waldemarze Milewiczu. Jest to pierwsza tak potężna, duża biografia, właśnie jedyna, jak tutaj rozmawialiśmy na backstage'u z Honoratą, która ukazała się i ukazuje nam postać Waldemara Milewicza. Porozmawiamy sobie troszeczkę o nim, porozmawiamy sobie o tym, jaką postać Honorata tutaj wykreowała, poprzez sobie, jak ukazała swojego bohatera. Pierwsza część naszego spotkania to jest moja rozmowa z autorką, natomiast w drugiej części pomiędzy 40-45 minutach zachęcam Państwa także do zadawania pytań. Przypuszczam, że jeszcze publikacji Państwo nie znają, ale będą może Państwo mieli jakieś przemyślenia związane z pracą nad książką, nad samą postacią Waldemara Milewicza, czy w ogóle pracą także dotyczącą korespondentów wojennych, bo tutaj dla informacji dla wszystkich Państwa Honorata jest absolwentką Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowała swoje teksty między innymi w takich magazynach jak Zwierciadło, Duży Format, Podróże, Kultura, Świat, w przeszłości także była korespondentką portalu Outriders i jest autorką także innej książki dotyczącej korespondentów wojennych, wydanej w 2019 roku. Wojna jest zawsze przegrana. Polscy reporterzy wojenni opowiadają o tym, czego do tej pory nie ujawnili. Więc myślę, że ta przestrzeń do rozmowy z naszą autorką będzie. Ale ja już przejdę do naszej pierwszej części rozmowy, do pytań. Bardzo się cieszę na dzisiejsze nasze spotkanie. Z zapartym tchaniem właściwie w ciągu 2 dni pochłonąłem tą książkę tak szybko, a jest to pozycja całkiem obszerna, zawierająca ponad 400 stron. I takie pierwsze, otwierające naszą dyskusję pytanie, ja jestem jeszcze z tego pokolenia, które gdzieś pamięta postać Waldemara Milewicza. Może jak przez mgłę, ale jednak zwłaszcza te obrazy z jego cyklu reportaży w telewizji publicznej, czyli tytuł tych reportaży Dziwny jest ten świat, który był nadawany w latach 2000-2004, ukazywał nam całą działalność, bym tak to ujął, Waldemara Milewicza na świecie, tego gdzie był, jak nam ten świat przedstawiał i prezentował. Ja jeszcze miałem okazję go pamiętać, jednak to są pewne obrazy i takie mające swój charakter pomnikowy. A mam takie poczucie, że w tej książce pokazujesz człowieka, który ma odcienie czarne i białe. Jak to jest z tym Waldemarem Milewiczem? Jaki to jest bohater? Może zacznę od tego, że ja, kiedy zaczęłam pracować nad biografią, to ja nie miałam jakichś oczekiwań co do tego, jaki on był prywatnie. Oczywiście dla mnie, ponieważ ja wtedy studiowałam dziennikarstwo, kiedy on zginął, więc dla nas, studentów dziennikarstwa, on był ikoną dziennikarstwa i takim dziennikarzem. Każdy z nas pewnie chciał osiągnąć tyle w tym zawodzie, ile osiągnął on, bo miał siłę przebicia. Natomiast nie wiedziałam, kiedy się zgodziłam, żeby napisać jego biografię, nie wiedziałam tak naprawdę, z czym się zmierzę w życiu prywatnym. Miałam jedynie trochę obawy, myślałam, że on miał wizerunek takiego twardziela właśnie w telewizji i trochę się obawiałam, że on taki prywatnie też był, właśnie taki poważny. Nie wiedziałam też, co wewnętrznie przeżywał, jeżdżąc na te wojny. Natomiast to było dla mnie dużym zaskoczeniem było dla mnie, że on prywatnie się okazał osobą bardzo pogodną. I na pewno wiele można go lubić bądź nie po przeczytaniu tej książki, ale na pewno jedno można też powiedzieć, że nie miał nudnego życia i nie był nudnym człowiekiem. To z pewnością, to rzeczywiście zwłaszcza ta część jego przygód z czasów takich studenckich ukazuje tutaj, nie chcę zdradzać wszystkich elementów tej historii, ale na przykład jego podróże do Francji. To był bardzo ciekawy nauka języka francuskiego właśnie tam. Czytając tą książkę, tutaj też podzielę się częścią naszej rozmowy z backstage'u, miałem takie oczekiwanie, kiedy zacznie się ta część właściwa, czyli kiedy będziemy mówić o tym Waldemarze Milewiczu korespondencie, bo pierwsza część tej książki to jest cała historia od czasów jeszcze życia rodzinnego. I miałem takie poczucie, że ta pierwsza część ukazuje nam zupełnie innego człowieka,
niż potem tego korespondenta wojennego. Czy taki był twój zamysł, czy to czysty przypadek? Ale co masz na myśli tak dokładnie? Że na początku widzimy jednak takiego człowieka, który świetnie zapowiadającego się, pracowitego, zdolnego, ukochanego wśród trójki rodzeństwa, tego ukochanego przez matkę, takiego może nawet trochę ulubionego, faworyzowanego, a później zaczynają wychodzić takie pewne szarości w tej postaci. Myślę, że akurat do takich informacji doszłam na różnych etapach jego życia, natomiast no, kiedy był dzieckiem, powiedzmy sobie szczerze, nie mógł za dużo nabroić. Natomiast już jak był studentem, to też nawet była dziewczyna, do której dotarłam, nie było mi łatwo ją znaleźć, a z którą był w poważnym związku i bardzo szczerze ze mną rozmawiała, to też go pokazuje w innym świetle, że on z jednej strony oczywiście był ambitny w swoim życiu prywatnym, był bardzo, bardzo kochał mamę i bardzo się nią opiekował do końca zresztą. Natomiast również miał silny charakter i było to widać, że często nie panuje nad emocjami, że to co że czasem najpierw robi, a potem myśli. I tutaj no najlepszym przykładem jest właśnie ten okres studencki znowu. To prawda. Mówiliśmy o tym, że dobrze się uczył, miał zdolności humanistyczne, świetną dykcję, to istotne w pracy dziennikarza. Ale takim pierwszym elementem, który gdzieś tutaj zwrócił moją uwagę, o czym nie wiedziałem, może wielu z nas tego nie wie, jego ogromna religijność, którą wyniósł z domu, od rodziców. Tutaj jest taki fragment wspomniany w książce, kiedy mówi, że chciałby zostać księdzem. I on mówi, księdzem? A dlaczego księdzem? A bo będę wtedy zarabiać dużo pieniędzy. Pada mniej więcej taka odpowiedź. Po części mama się uśmiecha, ale cieszyłaby się ewentualnie z takiej drogi życiowej swojego syna. Jaki był w stosunku do swoich, byś mogła przybliżyć do swojego rodzeństwa, do swojego brata i do swojej siostry? Jakie były ich relacje, do jakich tutaj doszłaś wniosków? Jeszcze tak jak wspomniałeś, że on był osobą religijną, to faktycznie rodzina Waldemara Milewicza pochodzi z Kresów Wschodnich. Oni przyjechali tutaj po wojnie i jeszcze jego rodzice i w zasadzie jego dziadkowie pomagali nawet księdzu w tej miejscowości na Białorusi, dzisiejszej Białorusi, skąd pochodzą. Dlatego też faktycznie oni przynieśli dla nich te wartości religijne były bardzo ważne, zwłaszcza dla mamy Waldemara Milewicza i on wzrastał w takiej religijnej rodzinie i tak do końca, do momentu, aż jego życie prywatne zaczęło się trochę komplikować, ale kiedy był dorosłym mężczyzną, to dla niego również wszystkie święta Bożego Narodzenia, to były takie ważne wydarzenia w ciągu roku. Natomiast, przepraszam, bo spoczęłam z tematu, ty mnie zapytałeś o... Tak, o to jak jego religijność w ogóle wpłynęła na niego, może na jego przyszłość. Jak tutaj było widać doskonale w tej książce, że ta wiara była istotna na przykład w momencie odejścia jego ojca. Ten wątek. Byś mogła to przybliżyć, bo myślę, że wielu z nas sobie nie zdaje sprawy z tego, że był religijnym, tradycyjnym myślącym człowiekiem. Tak, kiedy jego tata zmarł, a zmarł dosyć młodo, bo miał wtedy 62 lata, więc tuż przed tym, jak już było wiadomo, że nie ma ratunku, on poszedł do kościoła i się modlił, prosząc właśnie o to, żeby go Bóg uratował. Więc naprawdę ta wiara była częścią jego życia. Natomiast zapytałeś mnie też o jego rodzeństwo. Tak, Waldemar Milewicz miał starszą siostrę i starszego brata. I oboje, teraz siostra mieszka w Stanach Zjednoczonych, a brat mieszka pod Warszawą. I ja myślę, że on pochodząc z takiej rodziny niezamożnej i niezbyt, gdzie rodzice nie byli wykształceni, ale to właśnie dzięki trochę temu, że miał taki przykład w nich, on też starał się podążać ich śladami i dzięki temu też poszedł na studia
w Warszawie. Więc z nimi zresztą on do końca miał bardzo dobry kontakt. Oni bardzo ciepło i miło go wspominają. To prawda. A jakbyś powiedziała, jak ta młodość, czasy szkolne, pierwsze miłości, pierwsze randki, których też tutaj jest dużo opisanych, to, że był ogromną duszą towarzystwa i lubił brylować w tym towarzystwie, był bardzo pewny siebie. Jak wpłynęły na ukształtowanie się przyszłego korespondenta wojennego? To, co powiedziałeś, właśnie jest bardzo ciekawe, bo też wydaje mi się, że na Waldemara Milewicza różni ludzie inaczej patrzyli. Na przykład jeden przyjaciel ze studiów, właściwie nie przyjaciel, a znajomy, powiedział, że dla niego Milewicz to był taką osobą, która trzyma się z boku, jest cieniem innego kolegi, który był bardziej widoczny i był małomówny, żeby nie powiedzieć, że wycofany. Natomiast ci, którzy go dobrze znali, którzy mieszkali z nim w akademiku, znali innego Milewicza, takiego, który potrafi w czasie imprezy właśnie tańczyć z dziewczynami do białego rana, czy wystawić za okno jednego z kolegów w czasie jednej z imprez. I dla niego to było zabawne. Myślę, że znając jego poczucie humoru, to było właśnie dla niego niezłym żartem. O tych żartach rzeczywiście znajdą Państwo więcej w książce. Tutaj można się czasem uśmiechnąć to, co robił, zwłaszcza tutaj wrócę do jego podróży we Francji. Natomiast przejdę już troszeczkę dalej. Te czasy młodości, kształtowania się Waldemara Milewicza jako człowieka, jako przyszłego korespondenta wojennego. Później dostajemy ten obraz, zaczyna pracę najpierw w szkole, kompletnie tej pracy nie lubi. No i mamy 1981 rok. Wiemy, że to w przypadku polskim historycznie czas przełomu stanu wojennego, a on wtedy zaczyna pracę w Telewizji Polskiej. I tutaj posłużę się takim cytatem z książki, który myślę, że trochę odda też stan medialnej, taki bym powiedział, medialnej debaty publicznej w Polsce. Chciałbym, żebyś do tego cytatu się odniosła. Ktoś mógłby powiedzieć, że budował komunizm, ale to też nieprawda. Nie był nikczemny, ani nie podlizywał się nikomu, żeby zwrócić na siebie uwagę. Robił, co do niego należało i szedł do domu. Czasem spotykaliśmy się na planie, tak jak wynikało to z grafiku. To, co robiliśmy, trudno nazwać telewizją. Po prostu wykonywaliśmy polecenia. Jak przeczytałem to w pierwszym momencie, to myślę sobie, jak to świetnie oddaje obraz szeroko pojętych dzisiejszych mediów. Jak myślisz, jakby się na przykład Waldemar Milewicz w dzisiejszym dyskursie medialnym odnalazł? Wiesz co, to jest ciekawe pytanie, ponieważ też rozmawiałyśmy na ten temat z Moniką Milewicz, córką Waldemara Milewicza, i ona właśnie tak mnie zapytała, czy jej zdaniem, czy moim zdaniem jej tata walczyłby o wolne media, bo ona uważa, że tak. I zresztą wielu przyjaciół z telewizji też do tej pory zadaje sobie pytanie, jakby się zachował Waldemar Milewicz, czy właśnie udawałby, że nic się nie dzieje, czy jednak w jakiś sposób zabrałby głos. Więc biorąc pod uwagę, że przyjaciele z telewizji twierdzą, że on raczej się nie bał swoich szefów i zawsze mówił to, co myśli, i wstawiał się często za osobami, które były niesprawiedliwie traktowane w redakcji, to myślę, że jednak by nie pozostał obojętny. Chociaż, co jest też ciekawe i mało osób wiedziało, tuż przed śmiercią była taka plotka w telewizji, że Waldemar Milewicz miał zostać zwolniony. Więc możliwe, że on już lata temu by pracował w jakiejś innej telewizji. Już wtedy miał propozycję od TVN, żeby przejść do TVN. To bardzo ciekawe. Oczywiście to, co my robimy, to jest gdybologia, takie podejście trochę ahistoryczne, co by było, gdyby Waldemar Milewicz żył i jak na to patrzył, ale trudno czytając ten fragment właśnie nie odnieść tego. No tak, chociaż też trzeba pamiętać, bo on później był atakowany właśnie za to, że w tym roku rozpoczął pracę w Telewizji Polskiej. Wiele osób nie wiedziało, jak tam trafił. On został najpierw pracował jako stróż w Telewizji Polskiej i tę pracę dostał faktycznie dzięki pomocy swojego brata, który pracował w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Natomiast już później później też trafił do Biura Współpracy z Zagranicą, która organizowała różne zagraniczne delegacje w Telewizji Polskiej. Też dzięki bratu, natomiast później już jako reporter dopiął się
po tych szczebelkach kariery tak naprawdę dzięki sobie i dzięki temu, że wiedział, czego chce w tym zawodzie i miał na siebie jakiś pomysł. Natomiast fakt jest taki, że wtedy nie było wyboru. Jeżeli chciałeś pracować w telewizji, w mediach, no to była tylko Telewizja Polska, więc gdzie się jeszcze w miarę dobrze zarabiało. Do tej pory się bardzo dobrze w Telewizji Polskiej zarabia, więc dla niego to myślę, że wtedy się długo nie zastanawiał. Natomiast nigdy nie wstąpił do partii. Też Ania Milewicz, żona, mówiła, że to również jej zasługa, ponieważ oni go próbowali przekonać, że w zamian za wstąpienie do partii będzie twarzą właśnie dziennika telewizyjnego. Czyli tu pokazał w jakiś sposób swój charakter w tym zakresie. Że on chciał być neutralny, on już wtedy jeździł na zachód, on widział, jak wygląda życie we Francji, miał ciocię w Stanach Zjednoczonych, więc też wiedział, że jak się żyje w Polsce i że Polska, no, że tak naprawdę jest to kraj, gdzie jeszcze musimy wiele zrobić, żeby nadgonić ten Zachód i że nasz ustrój nie był idealny, więc on próbował być w telewizji neutralny. I potem przychodzi ten rok przełomu, czyli 1989, tuż przed wydarzeniami z czerwca roku 1989 Waldemar Milewicz pracował w Stanach Zjednoczonych. W takich celach jak większość ówczesnych Polaków, czyli żeby sobie dorobić, żeby jakoś podreperować domowy budżet, ale uznał, że to jest dobry moment, żeby wrócić do kraju i budować nowe media na wzór, jak to wtedy było mówione, na wzór BBC. I twoim zdaniem, kiedy mamy do czynienia z narodzinami, jak pracowałaś nad tą książką, jakie są twoje odczucia, z takim prawdziwym korespondentem wojennym? Kiedy on się to nim nawet, staje? To nawet Maciej Walczak, który jest dokumentalistą i również operatorem, to on powiedział, że kiedy w 1991 roku wyjechał na Litwę ze swoim kolegą, był wtedy zresztą bardzo młodym jeszcze dziennikarzem, takim nieopierzonym, i tam na Litwie relacjonowali między innymi zamieszki spod parlamentu i wtedy on relacjonował właśnie te zamieszki na tle jednego z czołgów i w pewnym momencie lufa czołgu była skierowana w jego kierunku i to było miejsce, gdzie ludzi te czołgi przejeżdżały, więc tak naprawdę on cudem się uchylił, ale tak nie wyglądało, jakby się za bardzo bał. I to był moment, kiedy on tak jako dziennikarz, jako reporter, takiego jakiego my znamy dzisiaj, on się narodził. Tak, wszyscy też koledzy dziennikarze gratulowali mu tego materiału wtedy. To też istotne, o tym też w tej książce państwo znajdą. Natomiast tak się zastanawiam, zanim przejdę jeszcze do córki Moniki Milewicz, o której tutaj już wspominałaś, to chciałbym zadać takie bardzo ogólne pytanie, które też mi się nasunęło po lekturze tej książki. Dziś każdy z nas może być reportażystą. Bierzemy telefon, mamy media społecznościowe, relacjonujemy, co się na tym świecie wydarzyło. Natomiast wtedy, kiedy Waldemar Milewicz pracował, kiedy ta jego kariera miała swoje apogeum, tak nie było. Wymagało to pracy, wymagało to przygotowania, wiedzy, kompetencji. Dzisiaj liczy się czas, szybkość przekazania jakiejś informacji. Czy takich korespondentów jak Waldemar Milewicz, czy jego pokroju, już nie będzie? Także z przyczyn nawet trochę medialnych, bo to są ogromne koszty. Myślę, że jeszcze na świecie są. W Polsce już nie bardzo jest na nich miejsce, ale to z różnych powodów. Raz, że tak jak mówisz, są nowe media, więc można dużo łatwiej i taniej przekazywać informacje z tych miejsc konfliktów. Ale dwa, że na tym, dzięki temu telewizje raz, że nie biorą odpowiedzialności za życie takiego dziennikarza, nie muszą go ubezpieczać, wyposażać w sprzęt i dawać pieniędzy na taki wyjazd. No i to chyba to pieniądze są jednym z takich głównych przyczyn, dla których już teraz prawie nie ma reporterów wojennych. Ja zresztą 2 lata temu napisałam książkę Wojna jest zawsze przegrana i już tam też rozmawialiśmy na ten temat, jak bardzo się zmienił się rynek pracy dla nich.
I najczęściej obecnie reporterzy, którzy jeżdżą na wojnę, to są freelancerzy. Czyli tak naprawdę na własne ryzyko i na własne koszty jadą w bardzo niebezpieczne miejsce, gdzie zdobywają materiał i później próbują ten materiał sprzedać. Czasem im się to zwraca, często po kosztach, więc jest to w tym momencie praca na polskim rynku dla ludzi, którzy naprawdę mają pasję. No właśnie, a z drugiej strony, czy to nie jest tak trochę łyżkę dziegciu wrzucę do tego, co powiedziałeś, że już nie ma takich freaków, którzy chcieliby to robić? Ja myślę, że zawsze się znajdą. Jak pracowałam nad tamtą książką, to kilku takich poznałam. Tylko wszyscy właśnie mówią, że nie ma z kolei za bardzo z kim rozmawiać na temat takiego wyjazdu, bo jednak no to jest problem. I to się pojawiło też w przypadku Waldemara Milewicza, który pojechał na wojnę. On tam zginął, a nie miał ubezpieczenia takiego, które by pokryło, właśnie, które by zrekompensowało tę stratę rodzinie. Ponieważ nie ma ubezpieczeń dla reporterów wojennych, więc no to jest ogromne ryzyko i właśnie dlatego stacje dzisiaj go nie podejmują. Kupują gotowcy najczęściej. Tam jest też właśnie, przejdziemy do tego etapu o śmierci tej tragedii 2004 roku, jest też istotny fragment mówiący o tym, że operator też nie miał ubezpieczenia, że właściwie ta ostatnia podróż, ten ostatni reportaż Waldemara Milewicza, wszystko było postawione na głowie w tym momencie. Właściwie wszystko musiał przygotowywać od zera, nie było tutaj pomysłu, nie było wsparcia. Stąd był w jakiś sposób Waldemar Milewicz sfrustrowany tym, co się wokół tego wydarzenia działo. A jak myślisz, co o dzisiejszym świecie współczesnym, ten rok 2020-2021 nas przeorał, zwłaszcza ten ubiegły, opowiedziałby nam swoimi reportażami Waldemar Milewicz? No ja myślę, że szukałby na pewno jakichś takich punktów zapalnych, bo on zawsze... A ich nie brakuje, może by się udał na granicy i tam by szukał też w tym momencie tematów na granicy polsko-białoruskiej. Czy tam, wszędzie tam, gdzie są konflikty, czy też w tym momencie może właśnie znowu Bliski Wschód. Tam się bardzo dużo działo w ostatnich latach, więc gdyby mu telewizja tylko pozwoliła na to i gdyby miał zdrowie, bo jak wiesz, jego zdrowie też już nie było w najlepszym stanie, to pewnie by tam był. A może Jemen, wojna w Jemenie, sytuacja w Libii, tych rzeczywiście Syria też, tak. Górski Karabach, którym swoją drogą był nawiasem z lat 90. Irak, tak. A jak myślisz, to jeszcze zostanę w tym wątku, a jeszcze będę drążyć. Czy pytałem o to, co opowiedzieć, gdzie udałby się, ale co, jaki świat chciałby nam pokazać swoimi reportażami dzisiaj? Czy bardziej skupiałby się na tej pozytywnej stronie dzisiejszego świata, czy negatywnej, czy chciałby go pokazać takim, jaki jest? Mi się wydaje, że zawsze starał się mimo wszystko pokazać świat taki, jaki jest. Oczywiście każdy z dziennikarzy robi to tak, każdy z nas jest w jakiś sposób subiektywny. Natomiast to, co było dla niego charakterystyczne, to że on umiał znajdować bohaterów i on się skupiał na ludzkiej historii. I myślę, że to też było to, co widzów bardzo przyciągnęło przed telewizory. Że to nie tylko tłumaczył, a może niekoniecznie właśnie tłumaczył, na czym polega ten konflikt i te zawikłania polityczne, tak, czy nie mówił o geopolityce, tylko pokazywał ludzi, którzy w danym kraju są i którzy przeżywają jakiś dramat i opowiadał o tym konflikcie często po obu stronach, czy to po obu stronach granicy, czy to konfrontował historię tej ofiary z historią sąsiada, który też się czuje ofiarą i chciał dać nam do myślenia i żebyśmy my tak naprawdę sami też zdecydowali, kto tutaj ma rację. Przynajmniej ja to tak odbieram. Albo może pokazywał, że to wcale nie takie proste, że nie ma jednej prawdy. Dokładnie, że nie ma jednej prawdy i że są różne odcienie i różne punkty widzenia. I właśnie mówiąc o tych różnych punktach widzenia, wspominam o tym, że jestem jeszcze z tego pokolenia, który
pamięta cykle reportaży i pamięta Waldemara Milewicza. I to, co mnie utkwiło w pamięci o nim jako takiego wizerunku, to taki macho dziennikarstwa, a zawsze twardy, dramatyczny w słowie, ale jednocześnie odnosiłem wrażenie, że przygotowany, że pracowity w tym, co robi. I człowiek taki, jak wspomniałem, o wielu twarzach, ale jednocześnie silny w tym swoim przekazie. To jest mój obraz. A jaki ty miałaś obraz z nim, kiedy w momencie twoich studiów, kiedy go pamiętałaś jako takiego dziennikarskiego guru? A jak ten obraz zestawiłabyś z pracą nad książką? Co się potwierdziło, a co nie? Przede wszystkim on chciał być odbierany jako twardziel i on się bał pokazać swoją słabą stronę, czyli często właśnie nawet przyjaciele wspominali, że on rzadko się otwierał na nich, często nawet nie mówił o jakichś problemach, przez które przechodzi, nie dzielił się prywatnymi sprawami z osobami, które go dobrze znały. Na przykład nikomu prawie nie powiedział z przyjaciół, że został dziadkiem. Prawie też tam akurat znajomi wiedzieli o tym, że ma problemy z kręgosłupem, ale nigdy nie narzekał. Więc nie opowiadał o tym, że się rozwodzi, albo tylko tam już naprawdę zaufane jakieś osoby o tym wiedziały. Więc on sprawiał wrażenie właśnie tak twardziela, natomiast to, co mówią jego, tak to, co mówiła jego żona, była żona Ania Milewicz, to, co mówiła córka, że czy siostra, że on właśnie chciał być tak odbierany, ale tak naprawdę był wrażliwy. Tylko że trzeba było go dobrze poznać, żeby tę wrażliwość zobaczyć. Właśnie mówisz o wrażliwości, to zestawię to trochę innym cytatem, tak jak wspominałem teraz w kontekście relacji z córką, z Moniką Milewicz. Był wobec mnie bardzo twardy i wymagający, jeśli chodzi o ocenę, stwierdza Monika Milewicz. Czasem było mi naprawdę ciężko. Sama zaczęłam stawiać sobie wysoko poprzeczkę i potem miałam problem, żeby odczuwać satysfakcję z moich osiągnięć. I tutaj w tym fragmencie także jest przytaczona ta nauka pływania. Nauka pływania ze strony Waldemara Milewicza, uczącego swoją córkę, który zrzucił po prostu ze skarpy w Chorwacji Monikę. No i płyń, tak? I tak się nauczyła pływać. Zresztą tak o tym wspominała w tych licznych wywiadach już po publikacji też książki. Czy to nie jest ten inny zupełnie obraz Waldemara Milewicza? Czyli tu mówisz o tym empatii cieplnej, a z drugiej strony wobec córki naprawdę stawiał jej poprzeczkę wysoko. Czy tutaj trochę nie jest taka właśnie ta sprzeczność jego? Monika była jego oczkiem w głowie, była jedynym dzieckiem. Jeżeli chodzi o stopnie, to on był tak samo wymagający wobec niej, jak jego mama wobec niego, moim zdaniem, bo mama tak samo stawiała wysoko poprzeczkę, bo to była prosta kobieta, ale bardzo, bardzo chciała, żeby dzieci dużo w życiu osiągnęły, żeby miały lepsze życie niż ona, więc ona też chciała, żeby on miał dobre stopnie, czwórka to już był zły stopień. Też jej zależało na tym, żeby dzieci właśnie kolegowały się tylko z tymi dobrymi dziećmi, czyli że i z tymi, które na przykład chodzą przed godziną 20 spać. Z dobrych domów. Z dobrych domów, więc ona miała dosyć duże wymagania wobec niego, które on starał się też spełnić, podobnie jak rodzeństwo. Mama była bardzo dumna, że najpierw pierwszy syn poszedł na studia, i potem, kiedy Stanisław poszedł na studia, to tego samego oczekiwała od swojej córki i od Waldemara Milewicza. A od Waldemara pewnie jeszcze więcej, bo to było jej ukochane dziecko. I Waldemar też starał się zawsze spełniać jej oczekiwania. Czyli klasyczny gorący kartofel, przerzucone oczekiwania matki, przerzucone na niego, przerzucone tak. Później na swoje Więc dzieci, tak? Z Moniką się tak zastanawiałyśmy właśnie, bo my tak nawiązałyśmy dobry kontakt i tak szczerze rozmawiałyśmy, analizowałyśmy te różne sytuacje z jej dzieci. Nawet w pewnym momencie Monika powiedziała, że to by jej było też potrzebne, tak żeby zakończyć pewien etap jej życia. I Monika właśnie tak się zastanawiała, czy jej tata nie był wobec niej taki wymagający i surowy, ponieważ chciał, żeby ona też była twarda w życiu, żeby ona też mogła jak najwięcej osiągnąć. Ona sama mówiła, że ona nie miała takiego charakteru, właśnie bardziej była bardziej taka miękka, a twarda się stawała dzięki swojemu tacie. Możliwe, że to był właśnie, on myślał, że to jest potrzebne, żeby
żeby ona sobie po prostu dała radę w życiu. A z drugiej strony wzruszyłem się tak czytając ostatnie życzenia, jakie on skierował w Dzień Dziecka 1 czerwca 2003 roku, to właśnie do Moniki. Życzył jej, tam właśnie w tych życzeniach była mowa o tym, że żeby była w życiu gotowa też na wszystko, nawet na te gorsze chwile. Jakby w jakiś sposób profetycznie zapowiadał to, co się za parę miesięcy wydarzy. Chciałbym teraz Cię dopytać o pracę trochę nad książką, o taki, od kuchni, jak to wyglądało. Książka powstawała w czasach pandemii, tak? Jakbyś mogła się tutaj podzielić, jak to wyglądało, kontakt z najbliższymi, z ludźmi, którzy znali Waldemara Milewicza. No to był bardzo ciekawy czas, pandemia, wszyscy zamknięci i czekając na najgorsze. Paradoksalnie myślę, że mi to trochę ułatwiło pracę, ponieważ mogłam się umówić z wieloma osobami na rozmowy telefoniczne albo przez Skype'a i później często do tych osób wracałam, ale też ze względu właśnie na to, że jest pandemia, no to też mało kto chciał ryzykować i się spotkać. Z Moniką Milewicz rozmawiałam głównie właśnie przez Skype'a, dlatego że ona mieszka w Chicago, więc tak od początku zgodniłyśmy, że taki będziemy w ten sposób się raz w tygodniu umawiać na dwugodzinne rozmowy. Z siostrą Waldemara Milewicza również rozmawiałam przez Skype'a, ponieważ ona też mieszka w Chicago, więc tutaj nie było żadnego. Nie było też innego wyjścia w tym momencie. Natomiast były też takie rozmowy, na przykład właśnie były osoby, do których ciężko mi było dotrzeć. Jedną z tych osób była Basia Oleksiak. To była właśnie pierwsza taka poważna dziewczyna w życiu Milewicza. Ona mieszka we Francji. Więc nikt nie wiedział, w jaki sposób można ją odnaleźć, bo urwały się kontakty, więc znałam tylko jej nazwisko. Udało mi się na szczęście ją znaleźć przez naszą klasę, której już nie ma. Długo jak dobrze, że jeszcze była. Tak, ale długo mi nie odpisywała, w zasadzie mi nie odpisała, więc wysłałam wiadomości do wszystkich jej kontaktów na naszej klasie. Aż w końcu ktoś jej przekazał wiadomość, ktoś z tych znajomych widocznie miał do niej numer i przekazał jej wiadomość, że próbuje się jakaś dziennikarka z Polski z nią skontaktować. I już wtedy się ze mną skontaktowała ona. A którą z tych rozmów ze znajomymi, przyjaciółmi, z rodziną Waldemara Milewicza wspominasz najmilej, która pokazała zupełnie inny twój obraz twojego bohatera? Najmilej? Tak, najmilej. Zacznijmy od tej dobrej strony. Wiesz co, to co chyba mnie tak zaskoczyło, ale też myślę, że dość dobrze świadczy mimo wszystko o Waldemarze Milewiczu, że bardzo dobrze wypowiadała się o nim była żona, Ania Milewicz. Oni byli razem ze sobą ponad 20 lat, a ponieważ w momencie, kiedy Waldemar zginął, już nie byli małżeństwem, więc ja nie wiedziałam, czy mogę liczyć na rozmowę z nią, natomiast okazało się, że była otwarta i bardzo dobrze go wspomina. I z taką czułością powiedziałabym, więc myślę, że to też dobrze właśnie świadczy o nim jako człowieku. A to ta ciemniejsza strona naszego bohatera? Ta ciemniejsza strona naszego bohatera, myślę, że to są właśnie też jakieś takie wątpliwości, które zasiali niektórzy operatorzy, mówiąc o tym, że czasem na przykład będąc na wojnie zdobywał informacje prowokując, czyli prowokował swoich rozmówców do tego, żeby w jakiś sposób gwałtowny zareagowali i mu więcej powiedzieli niż powiedzieliby to, gdyby się do nich powiedzmy uśmiechał. A też jeden z Jan Mystkowski zresztą twierdził, że nie zawsze był w tych swoich relacjach rzetelny. No właśnie, takie zarzuty też się pojawiały. Jak na takie zarzuty Waldemar Milewicz reagował? On mówił, że to nieprawda. On się bronił. Natomiast ty pewnie masz teraz na myśli
Kosowo, prawda? Tak, dokładnie tak. Dokładnie. Bo on za jeden materiał z Kosowa zdobył Grand Press. To jest taki Oscar dla dziennikarstwa tutaj w Polsce. I potem mu inni koledzy dziennikarze zarzucali, że on tak naprawdę mówi w tym newsie, że on jest, że dotarł do Kosowa, jako jedyny zresztą z dziennikarzy polskich. Natomiast koledzy dziennikarze twierdzili, że on tam nie dotarł, tylko że nadawał z ziemi niczyjej. Na co Waldemar Milewicz odparł, że on nie mógł nadawać z ziemi niczyjej, ponieważ mieli przebitki z tych miejsc i więc trudno byłoby, i ten materiał zresztą kupiła inna stacja zagraniczna, stacja telewizyjna, więc no nie mógłby tego nakręcić, nie będąc tam. Rozmawiałam na ten temat z Andrzejem Wyglądałą, ponieważ oni tam byli we dwójkę. Andrzej Wyglądała podtrzymuje słowa Milewicza, więc ja akurat że tak powiem, nie złapałam za rękę i nie mogę powiedzieć, że Waldemar Milewicz się miał z prawdą. W tym wypadku. Teraz nawiążę już powoli, będziemy tutaj naszą część dyskusji zmierzać ku końcowi. Zachęcam Państwa już do przemyślenia swoich pytań do naszego dzisiejszego gościa, ale znowu posłużę się cytatem, bo też była taka rzecz, nad którą w czasie lektury książki się zastanawiałem, czy on był samobójcą w tych swoich działaniach, czy nie. I tutaj cytat to jest jedna z ostatnich rozmów z Martą Grzywacz przed tą podróżą do Iraku, podczas której wydarzyła się ta tragedia. Rozmowa miała dotyczyć tego, gdzie Waldemar Milewicz lubi spędzać wakacje. Kiedy Marta Grzywacz dowiedziała się, że przygotowywana jest taka wizyta w Iraku, to uznała, że zmieni zupełnie temat rozmowy. Zresztą to też wynikało z tego, pod wpływem jakich emocji był Waldemar Milewicz tuż przez tą podróżą i tym, że właściwie wszystko było na jego głowie i kwestie bezpieczeństwa i sprzętu. I tutaj cytat. W końcu nikt nie jest samobójcą i ciągle waży każdy krok. Czy należy go wykonać, czy nie. Czy się cofnąć, czy zrobić krok do przodu, bo w końcu własny tyłek jest najważniejszy. Ale zawsze będę mówił, że najważniejszy jest program. No to czy miał dobrze ustawione tutaj priorytety, nasuwa się pytanie. Czy rzeczywiście, czy to są tylko słowa, czy myślał o tym bezpieczeństwie? Bo czasem mam takie poczucie, że on był pozbawiony potencjometru, niczego się nie bał. To nie tylko ty tak myślisz, bo też inni operatorzy również wspominali, że faktycznie Waldemar Milewicz sprawiał wrażenie, jakby się niczego nie bał i nawet w takich bardzo ekstremalnych sytuacjach on potrafił zachować spokój. Podam taki przykład, jak na jego zresztą prośbę pojechali z Pawłem Goskiem, to było w trakcie wojny w Czeczenii, pojechali w kierunku linii frontu, gdzie trwał ostrzał i Waldemar Milewicz o tym wiedział. No ale jednak zaryzykowali, on raczej podjął tę decyzję, że tam jadą i faktycznie ich samochód został ostrzelany i cudem uniknęli śmierci. Tak, omal nie zginęli. I wtedy w drodze powrotnej, bo na szczęście mogli wsiąść z powrotem do tego samochodu ostrzelanego, w drodze powrotnej Paweł Gosk mówi, że on nie musi trząsł głos i nie mógł się opanować. Natomiast Waldemar Milewicz ze spokojem go się zapytał, czy miał włączoną kamerę. I często właśnie w takich kryzysowych sytuacjach on reagował z takim spokojem. Jak gdzieś tam też w Czeczenii policjanci zabijali bezbranne psy, no to on też ze spokojem tłumaczył, no, że przecież nie może się pies męczyć. A nie wszyscy reporterzy tak reagują na wojnach. Jest wielu z nich właśnie albo ta wojna zmienia psychikę i wielu z nich zresztą sobie nie radzi z tym, co widzą w takich miejscach konfliktów. Natomiast on jakoś tak w miarę potrafił normalnie żyć po powrocie. A to może właśnie te doświadczenia wojenne, tak to pozwolę sobie nazwać, zbudowały z niego takiego twardziela? Czy to był tylko wizerunek? Ja myślę, że on taki był jednak. Tego nie da się udawać. Jak jedziesz na wojnę, to nie da się udawać, czy się boisz, czy nie, czy się nie boisz. I
też co ważniejsze, no on faktycznie przez to bardziej ryzykował, że był zawsze w takich momentach opanowany, więc jeździł z tymi operatorami w takie miejsca, gdzie inni uważali, że nie jest rozsądne pojechać, a on tam jechał i zdobywał świetny materiał i my jako publiczność mu klaskaliśmy. Przejdźmy do tych tragicznych wydarzeń, czyli 7 maja 2004 roku, kiedy zginął, gdy samochód wtedy polskiej ekipy dziennikarzy jadącej z Bagdadu do Karbali został ostrzelany z broni maszynowej. Razem z nim zginął także algierski montażysta z polskim obywatelstwem. Natomiast operator Jerzy Ernst został ranny. Tutaj to, co mi się tak nasuwa, oczywiście wszyscy przeżyliśmy to jako wielką, mówię wszyscy, może to zbyt gnolotne, ale ja to pamiętam jako ogromną tragedię, bo to był początek jeszcze takich mediów w Polsce, 2004 rok, dopiero 15 lat media wolne miały swój czas, więc to było takie pierwsze duże zabójstwo dziennikarza o takim statusie, powiedzmy, międzynarodowym. I zastanawiam się, jakbyś tutaj mogła uchylić rąbka, jakie jeszcze emocje, jak rozmawiałaś o tym z córką, z byłą żoną, czy z przyjaciółmi, czy jeszcze mają wobec tych wydarzeń emocje, czy odradzali na przykład bardzo często wyjazdy Milewiczowi w pewne miejsca, w tym m.in. do Iraku? Tak, już pod koniec Waldemar Milewicz zaczął mieć problemy z sercem, miał duże problemy z kręgosłupem i on sam również wiedział, że nie będzie w stanie już dłużej poprowadzić takiego trybu życia. I zresztą rodzina również to widziała, że zaczyna się męczyć, że no na takich wyjazdach, jak się jest nawet z operatorem czy z dźwiękowcem, to często się dźwiga sprzęt, który waży powiedzmy 20 kg i z tym sprzętem czasem trzeba iść godzinami, więc to tylko pogarszało jego stan zdrowia. I tak już pod koniec rodzina właśnie chciała, żeby on zrezygnował z takiej ryzykownej pracy, natomiast on z jakichś powodów jednak chciał to dalej kontynuować, chociaż mówił wszystkim, że ten wyjazd do Iraku będzie tym ostatnim. No tak, wszyscy takie głosy dostawaliśmy, że to miał być ostatni reportaż. Tak. Po części się takim ostatnim reportażem rzeczywiście stał. Zwieńczając tą naszą część rozmowy, mam takie poczucie, że tak jak już to wspomniałem, odarłaś ten pomnik, pomnik dla mnie przynajmniej osobiście, pomnik dziennikarza i pokazałaś człowieka. Taki był twój cel? To znaczy ja zawsze jak już, nawet jak robię wywiady z innymi ludźmi, to też staram się zawsze dojść do sedna i staram się zrozumieć, dlaczego ktoś coś robi, po co ktoś coś robi i jaki jest. Więc dla mnie było oczywiste, że kiedy będę pisać o Waldemarze Milewiczu, to muszę napisać jak najwięcej, muszę napisać prawdę na jego temat. Polubiłaś swojego bohatera? Bo jakie masz wobec niego emocje, stosunek? Wiesz co, to jest takie podchwytliwe pytanie. O to mi chodziło na koniec. Ja żyłam właściwie myślałam o Waldemarze Milewiczu przez rok codziennie i budziłam się myśląc o nim i szłam spać myśląc o nim. Więc wiadomo, że ja się emocjonalnie zżyłam z nim, jakikolwiek by nie był. Natomiast wiesz co, ja go polubiłam, dlatego, bo raz, że jego poczucie humoru akurat czasami kontrowersyjne mocno i faktycznie nie wszystkie żarty to można uznać za żarty, ale niektóre były zabawne. Natomiast... A który się najbardziej żart spodobał z tych przytoczonych w książce? Ojej. W którym tak szczerze się uśmiechnęłaś? Wiecie co, najbardziej mi się spodobało i to nawet nie był żart, tylko jego takie zachowanie na wojnie. Co było dla mnie takie, nie mogłam uwierzyć, że on takie rzeczy potrafi robić. Jak byli gdzieś tam w Afryce z jednym z operatorów i Waldemar Milewicz dostał od wojska butelkę wody i on nie wiedział, znaczy tam jest bardzo ciężko wodę w ogóle, żeby dostać wodę i ciężko jest ją kupić. Natomiast on postanowił, że skoro ma wodę, a miał zrobić wejście stand-upa, no to postanowił, że zużyje tę wodę, 2/3 tej wody zużył, żeby sobie ułożyć włosy. Bo on lubił wyglądać ładnie przed kamerą
No i więc, a została tam resztka wody, no to podzielili się z operatorem, żeby ją wypić. No i ten operator w zasadzie, no on liczył na to, że tę wodę wypije, a nie wypił. No druga z takich scen, które nie mogłam uwierzyć, że Waldemar Gilewicz tak zrobił, ale to było też takie zabawne dla mnie, że on jeździł na te wojny ubrany właśnie w jakąś tam właśnie skórzaną kurtkę i w takie buty, nawet nie sportowe, a eleganckie buty na cienkiej podeszwie. Więc w momencie, jak kiedyś szli przez góry, chyba w kierunku Czarnogóry, jeśli dobrze pamiętam, no to, a była zima w dodatku i musieli przez te góry dojść nie, z Kosowa do Czarnogóry, więc on się po prostu przewracał idąc i ledwo doszedł do końca, ale w ogóle jak on wpadł na to, żeby tak się ubrać na wojnę, to też pokazuje faktycznie jego charakter, bo on lubił być elegancki, ale no, to było dosyć takie kuriozalne. Ekstrawaganckie, tak, rzeczywiście tak. W młodości tutaj wszystkie kobiety, że tak pozwolę sobie powiedzieć, wspominały, że zawsze wyglądał bardzo elegancko, dobrze ubrany, przystojny, dusza towarzystwa, więc to mu zostało tak naprawdę do końca. Wszystkie kobiety, z którymi rozmawiałam, może z wyjątkiem Marii Wiernikowskiej, to bardzo dobrze go wspominały. On chyba faktycznie dobrze się czuł w kobiecym towarzystwie i wtedy był taki bardziej miękki, bo wszystkie chciały rozmawiać na jego temat i wszystkie właśnie tak wybaczały mu nawet gafy, które popełniał. To kolejny dowód na to, że mamy do czynienia z człowiekiem o wielu twarzach. Bardzo Ci dziękuję za nasze spotkanie i za naszą rozmowę, to przynajmniej tą pierwszą część. Polecam Państwu tą książkę. Jest naprawdę świetna, czyta się jednym tchem. Ja, tak jak powiedziałem, w 2 dni pochłonąłem to dzieło. A teraz jest czas dla Państwa. Jakieś pytania do autorki, czy odnoszące się do samej postaci, do naszej rozmowy. Gorąco, gorąco do tego zachęcam. Proszę się nie bać, w odniesieniu czy do samej postaci coś się Państwu nasunęło? Czy ja miałam pytanie, ale właściwie już padła odpowiedź na część. To znaczy mnie interesuje generalnie, co pcha osobę reportera w takie niebezpieczne miejsce, jaka jest motywacja, ale tutaj padło hasło, że najważniejszy jest program. Natomiast... Ale może jeszcze coś więcej na ten temat, co po prostu właśnie pchało w takie miejsca konfliktu. Co oprócz programu? Tak, i no powiedziałem, że później już rodzina odradzała mu te wyjazdy, ale jakie były te początki tej kariery i w ogóle ta jego decyzja, że będzie po prostu prowadził karierę tego reportera wojennego, jak to odebrała jego żona, najbliższa rodzina. I czy on brał w ogóle pod uwagę też ich zdanie. W jego wypadku to chyba tak samo wyszło, że on zaczął jeździć w te takie zapalne rejony, ponieważ po raz pierwszy jechał na Litwę. Później z kolegą polecieli do Somalii, gdzie też trwał konflikt zbrojny. Potem pojechali jeszcze do Armenii. I w tym momencie no, już stacja wiedziała, że Milewicz jest takim człowiekiem, który chętnie pojedzie na wojnę. W telewizji nie ma zbyt wielu ludzi, którzy byliby chętni ryzykować życie i jechać w takie miejsca. To po pierwsze. Po drugie, faktycznie on jako reporter i też człowiek, który miał na utrzymaniu żonę i dziecko i chciał na jakimś poziomie żyć, to w takich miejscach też mógł więcej zarobić. I zwłaszcza jeżeli robił materiały, które szły jako pierwsze, powiedzmy, w wiadomościach, to dostawał lepszą wierszówkę. Natomiast nie wątpię, że jego też jednak te losy tych ludzi wzruszały. Tyle tylko, że jeździł tam również po to, żeby przede wszystkim, a może to jest też ciekawe, jeden z jego operatorów powiedział, że jakby byli w Jugosławii, tam bardzo często jeździli do Jugosławii w trakcie wojny byłej Jugosławii. Jeden z operatorów powiedział, że nawet jeżeli ciebie wzrusza to co widzisz, to nie możesz tego pokazać,
że to jest jak z byciem lekarzem. Jeżeli jesteś lekarzem i będziesz płakać nad każdym pacjentem, którego nie jesteś w stanie na przykład uratować czy leczysz, no to nie jest to zawód dla ciebie. Więc on sobie radził z emocjami, ze strachem. Natomiast to, co często pcha reporterów na wojnę, to jest adrenalina. I to jest to, że potem się z czasem uzależniają od adrenaliny i chcą tam wracać. Dlatego nawet jak już potem przyjaciele pytali i czy prosili, żeby przestał jeździć, tak samo żona prosiła, to on mówił, że musi tam wrócić. I faktycznie, no ja poznałam sporo reporterów wojennych i oni mówili to samo, że prawie wszyscy chcieli na wojnę wrócić. Andrzej Wyglądała, to jest jeden z jego operatorów. On też przez lata razem z nim podróżował, natomiast to on też powiedział, że jemu było łatwiej zrezygnować z tych wyjazdów w takie miejsce, ponieważ miał inne pasje. On się pasjonował górami, on lubił tam jakieś sporty uprawiał. Natomiast jedyną pasją Milewicza było dziennikarstwo. On faktycznie kochał swoją pracę, on lubił robić reportaże, a przede wszystkim też umiał je robić w taki sposób, żeby się te reportaże podobały publiczności. A to ja dopytam, zachęcam Państwa do przemyślenia kolejnych pytań, to jakie cechy charakteru, co predestynuje, aby zostać korespondentem wojennym albo reportażystą? Ja myślę, że bardziej co reporterem jestem w stanie powiedzieć, to przede wszystkim ta umiejętność opowiadania historii. Ja myślę, że to przy tym się właśnie wyróżniał, że on nie tylko robił newsy, ale potrafił też znaleźć historię do reportaży, czyli takich 20-minutowych, 25-minutowych historii. Czyli wiedział, co jest historią i wiedział, kto jest bohaterem. I umiał też otworzyć tych ludzi, bo to jest też ważna umiejętność, to właśnie, żeby tak z ludźmi rozmawiać, żeby oni ci powiedzieli to, co ich boli na przykład. Żeby nie bali się powiedzieć, że nie wiem, w tym wypadku tam mówili, Izraelczycy mówili, że nienawidzą Palestyńczyków, Palestyńczycy tłumaczyli, dlaczego nienawidzą Izraelczyków, więc oni, ludzie szczerze opowiadali o tym, co myślą. O swoich emocjach. Czyli przede wszystkim, tak z tego, co mówisz, słuchając ciebie, trzeba umieć słuchać też. Trzeba umieć słuchać, trzeba mieć właściwe podejście na pewno do ludzi. Chociaż niektórzy kwestionowali jego metody, to inni mówili, że z kolei często działały, prawda? Że faktycznie przez to potrafił, czasem ryzykował i prowokował ludzi do jakichś reakcji, ale mówił, ale faktycznie umiał ludzi otworzyć. Czy są jakieś od Państwa pytania? To ja bym chciałam dowiedzieć, czy on właśnie tym wywieraniem nacisku na tych swoich bohaterów kiedyś kogoś nie skrzywdził, czy w jakiś sposób może negatywnie się to odbiło na życiu tych ludzi? I drugie pytanie też o jego bohaterów, czy raczej stosował się do tej rady, żeby nie pokazywać uczuć, żeby za bardzo się nie angażować, czy na przykład wracał później do swoich bohaterów, próbował im w jakiś sposób pomóc, próbował dowiedzieć się, co się z nimi dzieje, czy raczej zrywał ten kontakt później? On to jest, jeżeli miał, bo był tam taki odcinek właśnie w Iraku, kiedy wrócił do swoich bohaterów i udało mi się odnaleźć jednego z bohaterów, ale to było bardziej spowodowane tym, że chciał pokazać, jak zmieniła się sytuacja polityczna, bo jeden z odcinków to właśnie to Dziwny jest ten świat zrobił mówiąc o tym, co się wydarzyło w Iraku rok później, już kiedy nie było Saddama Husseina. I on wtedy odnalazł bohatera, na którego trafił rok wcześniej, bo chciał zobaczyć, czy ten bohater myśli inaczej i czy mówi co innego niż to, co mu powiedział rok wcześniej. Bo rok wcześniej, no to właśnie Hussein był dla niego bohaterem, całował obraz, który wisiał tam na ścianie u niego,
A po obaleniu wojsk, po jego obaleniu przez wojska amerykańskie, chciał tam wrócić i zobaczyć, co teraz myśli. I mimo wszystko, nie wiem, czy akurat tego się spodziewał, ponieważ ten sam bohater jednak bał się nadal mówić, co tak do końca myśli. I nie wypowiedział się jednoznacznie. Natomiast jeżeli widział, że warto jest wrócić do kogoś, bo to nadal jest bohater na reportaż, to do tych ludzi wracał. Jeżeli chodzi o pomoc, to czasem będąc w tych miejscach faktycznie starał się w jakiś sposób pomóc, dając jedzenie, czy tam dając trochę pieniędzy ludziom, natomiast to nie tylko. Natomiast często, i to też mówili inni reporterzy, często ciężko jest pomóc ludziom, których się spotyka na wojnie. I czasem najlepsze, co możesz zrobić, to opowiedzieć ich historię. Tutaj była taka właśnie, jak był w Czeczeniu, to też Paweł Gosk wspominał, że kiedyś robili materiał o jednej kobiecie, która była już taką starszą panią i pokazywała, jak przez studni, no, jak jej sąsiedzi zostali zabici niedaleko studni, która była tuż przy jej domu, i ona tłumaczyła, jak do tego doszło. Doszło tam, wciąż oni leżeli przy tej studni. I potem weszła do domu i zaczęła mówić, że właśnie nie ma jedzenia, i wzięła tam do rąk tam trochę mąki i zaczęła robić placek z tej mąki. I wtedy on był wtedy młodym reporterem, i wtedy on zdał sobie sprawę, że oni tam, gdzie są, z innymi dziennikarzami, to mają jedzenie, a nie zabrali ze sobą jedzenia właśnie, żeby dać tym ludziom, których spotykają już na zewnątrz, jak wyjeżdżają z bazy. Więc od tego momentu on też, i on, i operator, pakowali już jedzenie do swoich toreb, i jak widzieli ludzi głodujących, a na wojnie często ludzie głodują, no to się tym jedzeniem dzielili. Bardzo dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa ma jakieś pytanie? To jeszcze sobie pozwolę w takim układzie, tak słuchając i zastanawiając się cały czas o postaci Waldemara Miedewicza. Czy on, gdyby go przerzucić do dzisiejszych ramów, znowu gdybologia, takie podejście trochę historyczne, czy nie byłby takim dziennikarskim outsiderem ze względu na swoją postawę, sposób działania, sposób pracy? Czy tak go możemy nazwać? Myślę, że nawet wtedy był outsiderem. To też i on, też mówią operatorzy, bo Waldemar Miedewicz, kiedy jeździł w jakieś miejsce, to nie trzymał się innych dziennikarzy. To jest ciekawe. Tak, on zawsze jeździł ze swoim operatorem tam, gdzie inni nie jadą, w poszukiwaniu informacji, lepszego materiału czy bohatera. I oni z reguły trzymali się z dala od zwłaszcza polskich dziennikarzy, bo to była dla nich konkurencja. Czyli ta konkurencja między reporterami wojennymi istniała i to było bardzo widoczne, dlatego się też nie za bardzo lubili w tym środowisku z Waldemarem Miedewiczem. A potrafił wyczekiwać tam, gdzie kierowali się polscy dziennikarze? On szedł w zupełnie przeciwnym kierunku. I to potem dlatego też pojawiały się takie głosy, że może Miedewicz nie jest rzetelny, ponieważ tam, gdzie on docierał, często inni reporterzy nie docierali, więc mogli się zastanawiać, czy to, o czym mówi Miedewicz, czy to jest prawda, czy to jest jakaś prawda. Natomiast tego to się już pewnie nie dowiemy. Tego już się pewnie nie dowiemy. Czy może ktoś z Państwa ma jakieś teraz pytanie? Dobrze. Bardzo proszę. Jak powiedziałaś o tym, że budziłaś się z Miedewiczem, chodziłaś z nim spać, no to myślę sobie, że taki rok z życia się z taką postacią, no też bardzo jakby na Ciebie wpłynął. Więc zastanawiałabym się, co Tobie jako dziennikarca dał ten rok i też jak
rzeczywiście podejrzewam, że pisanie takiej książki to jest jakbyś taka niezwykła podróż. Tak, tak angażująca, więc no, ciekawe, co u Ciebie po tym roku jako dziennikarki? Tak, zdecydowanie. To na pewno i ta książka w ogóle mi się wydaje, że jest podróżą. Nie wiem, jak to odbierasz, ale faktycznie jak przechodzisz do następnego rozdziału, to prawie każdy rozdział jest o czymś innym. I tak jak już wcześniej wspomniałam, on nie miał nudnego życia, więc sama mam nadzieję takie mieć. W sensie może niekoniecznie takich intensywności. I do takich miejsc jeździć, ale żeby właśnie móc kiedyś powiedzieć, że nie miałam nudnego życia. Natomiast wiesz co? Przede wszystkim też jak już tak żyjesz z jakimś bohaterem i o kimś myślisz tak intensywnie, to starasz się też tę osobę rozumieć i też się zastanawiasz nad niektórymi motywami działania i zastanawiasz się, czy, ponieważ Waldemar Milewicz okazało się, i to było dla mnie dużym zaskoczeniem, on był różnie odbierany w swoim środowisku i to niekoniecznie pozytywnie. Wielu dziennikarzy z różnych powodów mu zarzucali właśnie, że jest pozerem, że robi to dla pieniędzy, że oni mogliby tak samo dobrze robić, mając tyle pieniędzy. Niektórym się nie podobał jego wybuchowy charakter. I tak w tym momencie też, no tak... Więc tak się zastanawiasz, czy inni mieli rację, czy jednak niekoniecznie, czy jednak to jest też taka cena, którą czasem płacisz za bycie na świeczniku w tym środowisku, czyli w środowisku dziennikarskim, które potrafi być niekoniecznie szczere i wiesz, jest specyficzne. No a dla mnie, no ja się cieszę przede wszystkim, że mogłam go poznać tak dobrze. Na pewno był silną osobowością i skomplikowanym człowiekiem, ale no to jakoś wydaje mi się, że da się lubić. Spójrzmy na niego jeszcze po raz kolejny, żeby nie było wątpliwości, o kim mówimy. To, czy jeszcze ktoś z Państwa? Jakieś pytanie? To może jeszcze ja pozwolę sobie jedno pytanie zadać też słuchając. Skąd, jakbyś mogła, jeśli możesz oczywiście zdradzić, skąd ta propozycja, że miałabyś napisać książkę o Waldemarze Milewiczu? Jak to się stało? Może zacznijmy teraz od początku tą historię. No to na sam koniec powiem. Tak, wróćmy do początku, na sam koniec naszego spotkania. Więc to... W zasadzie ten temat sam do mnie przyszedł, ponieważ kiedy wydałam moją ostatnią książkę, rozmawiałam, jeden z wywiadów, który zrobiłam, to był wywiad z Janem Naukowiczem, który był operatorem Waldemara Milewicza i z którym jeździł właśnie na wojny. I okazało się, że Jan Naukowicz bardzo dużo pamięta z tych wspólnych wyjazdów. I później z redaktorem prowadzącym zastanawialiśmy się, dlaczego jeszcze nie powstała taka książka o Milewiczu, który jednak do tej pory jest jako dziennikarz przez wielu kojarzony i przede wszystkim nadal jest uważany za ikonę dziennikarstwa. I wtedy stwierdziłam, że mogę się podjąć tego tematu pod warunkiem, że rodzina wyrazi zgodę. I udało mi się skontaktować z Moniką Milewicz, córką Waldemara, i ona powiedziała, że chciałaby, żeby taka książka powstała, ponieważ jej tata bał się, że zostanie zapomniany. I uważała, że jej tata chciałby, żeby taka książka, no taka książka o nim powstała, żeby właśnie ludzie o nim pamiętali. I stwierdziłam w tym momencie, że to jest znak, że jednak powinnam tę książkę napisać. Czyli rozumiem, że rodzina czy najbliżsi nie mieli oporów na ten pomysł? Właśnie na początku myślałam, że to będzie największy problem, bo najczęściej tak jest. Czasem też jest tak, że rodzina może stawiać warunki,
że bałam się, że na przykład Monika będzie chciała cenzurować niektóre fragmenty w książce, jak już książkę przeczyta. Dlatego, że może dla nich niektóre informacje byłyby zbyt bolesne. Wiadomo, ona jest córką, więc zupełnie inaczej do tego podchodzi, to był jej tata. Natomiast okazało się, że moje obawy były niepotrzebne, ponieważ ona się zachowała bardzo, że tak powiem, może to nieodpowiednie słowo, ale profesjonalnie. Przeczytała książkę, powiedziała, że są fragmenty, które ją bolały, ale że wszystko jest, że taki jej tata był i że skoro taki był, ta książka powinna w takiej formie zostać wydrukowana. Bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję Honorata Zapaśnik za to dzisiejsze spotkanie. Wielkie brawa. Polecam Państwu tę książkę. Oczywiście ten bohater nie zostanie zapomniany. To jest takie zwieńczenie tutaj naszej rozmowy. Książka wraz tutaj z możliwością też dedykacji od Honorat będzie możliwość jej zdobycia tutaj zakupów księgarni do dzieła. Być może teraz ktoś prywatnie chciałby chwilę jeszcze z autorką porozmawiać, może tutaj będzie jakieś pytanie bardziej intymnie. Do tego bardzo gorąco zachęcam i jeszcze raz dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Ja tylko przypomnę, że to spotkanie odbyło się także we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Łodzi. Zachęcam do obserwowania naszej działalności, naszych wydarzeń i jeszcze raz serdecznie dziękuję za spotkanie i być może do zobaczenia na kolejnym. Dziękuję bardzo.